Dzień dobry jeszcze raz. Ja nazywam się Iman Altemimi. Jestem adwokatem oraz wykładowcą na naszej sopockiej uczelni. Wykładam na kierunku Business and Languages, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Zajęcia, które prowadzę, dotyczą prawa własności intelektualnej oraz prawa korporacyjnego. Od tego roku będę miała przyjemność prowadzić również zajęcia na studiach podyplomowych, które dotyczyć będą właśnie e-commerce'u. Studia będą tak naprawdę program studiów jest dosyć kompleksowy, bo obejmuje zarówno takie kwestie techniczne, informatyczne, biznesowe, ekonomiczne, jak również i prawne, nad którymi ja będę tutaj miała okazję i możliwość, o których będę mogła opowiedzieć i szerzej przybliżyć ten temat. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar mamy tak naprawdę godzinę, więc jest to, postaram się przekazać taką wstępną, podstawową, ale też konkretną wiedzę w pigułce, nakreślając mniej więcej to, o czym szerzej będziemy mówić na naszych studiach podyplomowych. Wyświetlę prezentację. Jeżeli ta prezentacja nie będzie się wyświetlać w sposób właściwy, to poproszę, aby ktoś z Państwa włączył mikrofon i przekazał mi tę informację, że prezentacji nie widać. Również jeżeli pojawią się jakieś pytania, to nie wiem, jak do końca będzie z czasem na końcu, więc jeżeli pojawią się jakieś pytania w trakcie, to proszę mi śmiało przerywać. Również jeżeli będę mówiła za szybko, za wolno, coś będzie nie do końca jasne, to też śmiało proszę pytać, dopytywać i tutaj komunikować. Już tutaj teraz wybieram naszą prezentację. E-commerce oraz sztuczna inteligencja, nowoczesne strategie rynkowe w świetle przepisów prawa. To jest temat naszego dzisiejszego webinaru. Mamy tu przed sobą agendę, ja ją co prawda troszkę skróciłam i tak skompilowałam te kwestie dotyczące wprowadzenia AI do e-commerce, zastosowania AI w e-commerce oraz prawnych aspektów, które tak naprawdę będą na których skupimy się podczas drugiej części naszego spotkania. No i tak naprawdę sprzedaż e-commerce, tak, czyli sprzedaż internetowa. Myślę, że teraz już towarzyszy nam na co dzień. Jesteśmy już niejako uzależnieni od tego i większość osób, podejrzewam, że nie wyobraża sobie, sobie życia bez zakupów online. Dlaczego tak jest? Pewnie dlatego, że są te sklepy dostępne 24 godziny na dobę. W każdej chwili możemy dokonać zamówienia, możemy sprawdzić, poczytać opinie dotyczące produktów, zerknąć na jakieś przedziały cenowe, na spokojnie w domowym zaciszu, bez presji ze strony sprzedawcy. No i tak naprawdę finalizacja zakupu trwa kilka chwil, więc to też uważam, że jest aspektem, który wpływa na tak szerokie przeniesienie się tak naprawdę tego świata biznesowego do internetu. I coraz bardziej nam tutaj zmienia się ten styl prowadzenia biznesu online, ponieważ mieliśmy wcześniej tak Facebooka, Instagrama, inne media społecznościowe. Mogliśmy stosować takie zabiegi jak Google Ads, pozycjonowanie stron, czy gdzieś tam skupić się na tą reklamę w internecie, ale coraz częściej do prowadzenia tych działań sprzedażowych w internecie oraz marketingowych wykorzystuje się narzędzia AI. One tak naprawdę wykorzystywane są od dawna. To też nie jest tak, że nagle ktoś wynalazł, znaczy ktoś, firma OpenAI, ChatGPT i mamy sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja już w XIX wieku tak naprawdę były prowadzone pierwsze jakieś tam badania, próby i też często nieudane, ale gdzieś tam próbowano wytworzyć taki twór, który wspomógłby człowieka w egzystencji.
Tak naprawdę tutaj mam jeszcze kilka przykładów dotyczących zastosowania sztucznej inteligencji, gdzie tak naprawdę możemy nawet nie wiedzieć, że z niej korzystamy, ale sama wyszukiwarka Google Maps, tak, które wyszukuje nam drogę, pokazuje, jak uniknąć korków, pokazuje nam wypadki, Netflix, Spotify, te wszystkie portale, które rekomendują nam różnego rodzaju utwory, również na social mediach, tak, przeglądając, nie wiem, Instagrama czy LinkedIn, widzimy tak naprawdę treści podobne do tych, które wcześniej oglądaliśmy. Uber, chatboty teraz też są bardzo, bardzo popularne. Nawet takie chatboty, które rozmawiają z człowiekiem, dzwoniąc na przykład na infolinię impostu czy banku, akurat jako, że są z banku Santander i dzwoniąc tam, najpierw trzeba odpowiedzieć na parę pytań chatbotowi. Odblokowywanie telefonu, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie mowy, tak, samo mówienie Hey Siri do naszych iPhone'ów i też jest rozwiązaniem wykorzystującym sztuczną inteligencję. No i też systemy eksperckie, co jest dosyć kontrowersyjne, ponieważ często to właśnie sztuczna inteligencja decyduje o tym, czy na przykład kredyt zostanie nam przyznany, czy nie. Otrzymując odmowę z banku, czy od leasingodawcy powiedzmy, często nie wiemy, dlaczego zostało nam odmówione udzielenie, tak, kredytu czy najmu samochodu. A instytucje nie chcą się dzielić odpowiedziami, dlaczego taka decyzja zapadła. No, są spore kontrowersje dotyczące tego, czy te systemy nie są jeszcze dyskryminujące. No ale jak widzimy, ten AI, ta sztuczna inteligencja jest już z nami niemalże wszędzie. W medycynie też znajduje bardzo ogromne zastosowanie. Upatruje się, taka dygresja, chyba już w Warszawie jedna z klinik posiada takie urządzenie, które pozwala nam zeskanować całe swoje ciało i na podstawie tego skanu pokazuje już nam jakieś zmiany na poziomie mikrokomórkowym, gdzie można wyczytać z tego już ryzyko jakiejś choroby lub jakichś zmian sygnalizujących, że jakaś choroba lub stan zapalny się wytwarza. Te badania są jeszcze bardzo drogie, ale kto wie, za parę lat może one będą jakimś tam standardem. No ale wracając też do tego naszego e-commerce'u, zastosowanie AI w e-commerce, czyli w tej sprzedaży online tak naprawdę, no to możemy sobie wyróżnić kilka takich głównych grup. Oczywiście na naszych studiach podyplomowych będą specjaliści zajmujący się kampaniami reklamowymi oraz sprzedażą online. Na pewno wtedy bliżej zakreślą te wszystkie elementy. Ja skupię się na stronie prawnej, ale tak zakreślając Państwu te możliwości, które przed nami otwiera AI, bo tak naprawdę, no właśnie, możliwości czy ryzyka. Tutaj myślę, że bardziej bym poszła w stronę określenia, że są to możliwości, ponieważ bardzo to usprawnia, korzystanie z tych narzędzi może usprawnić nam pracę oraz sprzedaż. No i pierwsza grupa dotyczy segmentacji klientów. Narzędzia do segmentacji klientów oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują generalnie uczenie maszynowe do analizowania danych klientów, identyfikowania jakichś podobieństw, różnic pomiędzy nimi. I tak na przykład jeden ze sklepów internetowych, z którym miałam okazję współpracować, wykorzystywał narzędzie AI do sortowania klientów, na przykład po dacie ostatniego zakupu, po automatycznym wyszukiwaniu klientów, którzy na przykład dokonali zakupów powyżej powiedzmy 199 zł i na przykład jedynie do tej grupy klientów kierowana była jakaś tam promocja, tak, że na przykład wróć do nas, bo ostatnie zakupy dokonałeś tam, nie wiem, 3 miesiące temu, więc na tej podstawie przygotowywane były takie akcje marketingowe kierowane tylko do określonej grupy. Może to też być związane na przykład z lokalizacją. Także są to narzędzia wspierające gdzieś tam rentowność, aby ją zmaksymalizować oraz zapewnić optymalizację cen. No właśnie, narzędzia AI również analizują dane w taki
tak zwanym czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowują ceny produktów tak, aby zmaksymalizować rentowność, ale też jednocześnie, aby ta cena była optymalna i gdzieś tam na tle konkurencji i jakichś tam zasobów była atrakcyjna zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Chatboty, o których już wspomnieliśmy. No, generalnie chatboty zajmują się takimi rutynowymi działaniami, co może się wiązać z ryzykiem utraty pracy, na przykład z zanikiem niektórych zawodów, ale z drugiej strony to może też urodzić możliwość powstania nowych zawodów, na przykład osób, które będą uczyć te narzędzia, ponieważ chatboty no, odpowiadają głównie na podstawowe zapytania klientów, gwarantują też pomoc poza normowanymi godzinami czasu pracy, więc to też akurat no, tutaj może akurat nie być w tym wypadku kolizji z pracownikami, no, ale również gromadzą opinie, więc znacznie odciążają tą pracę działu obsługi klienta. Dodatkowo media syntetyczne. Tutaj coraz częściej też sztuczną inteligencję wykorzystuje się do tworzenia no, reklam, w których tak naprawdę nie występują ludzie, a utwory wytworzone przez AI, gdzie głosy, sztuczna inteligencja tworzy głosy, wizerunek, przedmioty. No tu akurat upatruję spore ryzyko, ponieważ jest to związane z ogromną plagą deepfake'ów, która ma już teraz miejsce, głównie dotyczy to Stanów Zjednoczonych. Może Państwo widzieli, ale na YouTubie można znaleźć filmiki, gdzie wykorzystywany był między innymi wizerunek Marka Zuckerberga albo prezydenta Obamy, którzy mówili, tak naprawdę podczas nagrania deepfake'owego wykorzystywali, mówili słowa, których nigdy nie wypowiedzieli naprawdę. Te media są jeszcze na takim poziomie, że no właśnie, moim zdaniem czasami ciężko wyłapać, czy to jest prawdziwe, czy jest to fake. Niektórzy mówią, że jeszcze faktycznie ten ruch warg, ten ruch mimika twarzy jest taka no, do doprecyzowania, więc możemy łatwo rozpoznać, że mamy do czynienia z fejkiem, no ale niemniej jednak jest to bardzo ryzykowne i głównie w takiej skali no, też politycznej czy światowej. Dalej. Mamy jeszcze personalizację, kampanie reklamowe. No i tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o te kampanie reklamowe i personalizację, no to sztuczna inteligencja, głównie powszechnie już znany ChatGPT, pozwala nam tworzyć na przykład, generować atrakcyjne i precyzyjne opisy produktów, kategorii, wskazywać na cechy zastosowania produktów. No, po prostu może tworzyć tekst czy grafikę za nas, co gdzieś tam pozwala na odciążenie sprzedawcy od tego typu obowiązków, skupienie się stricte na sprzedaży i kontrahentach. E-mail marketing to też są działania automatyczne, które może wykorzystywać czat, sztuczna inteligencja. I tak naprawdę możemy jeszcze, tłumaczenie tekstów, tak, możemy mieć sklep internetowy w kilku językach i sztuczna inteligencja gdzieś tam nam te wszystkie opisy precyzyjnie przetłumaczy. Tutaj mam kilka przykładów tych narzędzi sztucznej inteligencji. Część może jest znana, część może nie. Dlatego zaraz je tutaj pokażę. No, ChatGPT stworzony przez OpenAI. ChatGPT posiada, uczy się na tej podstawie, że uczy się na podstawie wprowadzonych do niego danych. Także każde nasze zapytanie niejako karmi ten system, ponieważ on wtedy gromadzi coraz to więcej danych i informacji i uczy się no, precyzyjnie odpowiadać i szerzej w jakiś taki bardziej kompleksowy sposób. ChatGPT, pozostając przy temacie e-commerce, bardzo znajduje bardzo dużo
na zastosowanie przy takich działaniach SEO, tak jak analiza kluczowych słów czy optymalizacja treści, ponieważ za jego pomocą możemy wygenerować jakieś tematy związane z danym słowem kluczowym, opisy, które przyciągną uwagę odbiorców, może nam pomóc sortować słowa kluczowe, tworzyć różne wersje tego samego tekstu, tak aby uniknąć powielania treści. Ale to, co jest ważne, to no właśnie, bo te odpowiedzi nie zawsze są precyzyjne, nie zawsze są satysfakcjonujące, więc cenną taką umiejętnością przyszłości jest tak zwana umiejętność tak zwanego promptowania. Prompt, czyli zapytanie, które wprowadzamy do czata GPT. I to, co jest istotne, to na przykład, kiedy ja staram się korzystać z czata GPT, to wpisuję, to tak, po pierwsze staram się unikać potocznego języka, staram się używać krótkich zdań i fraz, staram się też wskazywać jakoś tak precyzyjnie, czego potrzebuję i na przykład wskazuję, że do czego prawnik wykorzystywał ChatGPT. Przyznam szczerze, że korzystałam na przykład przy tworzeniu wpisów na LinkedIn i to, co jest ważne, fajną wskazówką jest wskazywanie takiego w prompcie, że utwórz tam post dotyczący czegoś tak, jakbyś był najlepszym copywriterem w Polsce. I on wtedy jakoś tak sortuje te dane i faktycznie wczuwa się w rolę copywritera lub nie wiem, możemy wpisać też marketera, no dowolną kwestię, która nas akurat interesuje, to też bardzo doprecyzowuje i zmienia tę odpowiedź. Nie? I na przykład, gdybyście Państwo chcieli wygenerować jakiś fajny opis produktu, to jak mógłby brzmieć taki prompt? Ja sobie tu zapisałam przykład i brzmiałby on następująco. Utwórz opis produktu dla na przykład laptopa marki XYZ, model B, przeznaczony na stronę sklepu internetowego, tam www. Firma specjalizuje się w elektronice B2B, a grupą docelową są osoby w wieku od 30 do 50 lat, dla których ważna jest wysoka jakość oraz umiarkowana cena. Opis produktu powinien mieć maksymalnie 600 znaków ze spacjami. Także widzicie, tutaj trzeba już wskazać ten cel, tą grupę docelową, zakreślić, tak nie pisać bardzo ogólnie, nie wiem, otwórz opis laptopa, tylko wskazać, co nas dokładnie interesuje. To taka wskazówka, ale już idąc dalej, mamy jeszcze narzędzie do tworzenia tekstów takie jak Google Bard. No tutaj twórcą tego narzędzia jest Google. W przypadku czata GPT mamy firmę OpenAI. CopyAI to również narzędzie, które pomaga nam tworzyć opisy produktów na strony sklepów internetowych. Mamy również takie narzędzie jak Rytr. Ono bardzo fajnie działa w języku angielskim. Także jakby takie opisy były potrzebne, to takie słyszałam głosy, że sobie bardzo fajnie radzi. Jasper, narzędzie, które wspomaga tworzenie recenzji, opinii, jest też, znajduje tutaj swoje zastosowanie. Jeżeli chodzi o grafikę i obrazy, no to mamy DALI, takie narzędzie, które cieszy się razem z, tutaj kolejny slajd, a dobrze, razem z Midjourney, z kolejnym narzędziem, taką największą popularnością. No tutaj nazwa powstała od słynnego robota Wall-E i artysty, jaki był Salvador Dali. I to, co jeszcze to narzędzie potrafi, poza generowaniem obrazów, to proszę zobaczyć, tutaj na przykład na takie zapytanie dotyczące tego, aby dorobił tło do obrazu, stworzył coś takiego. Także to narzędzie ma taką umiejętność pobierania w ogóle danych dotyczących epoki, w której jakiś obraz powstał,
stylów, w którym no już na przykład obrazu został namalowany. Więc tutaj no, jest to imponujące, ale też, no właśnie, co na to twórcy, co na to przepisy prawa. Zaraz się na tym troszkę pochylimy. Ale tutaj mamy jeszcze kolejne narzędzie Midjourney. Również generuje nam różnego rodzaju grafiki. W znanej już Canwie też mamy pewnego rodzaju automatyzację i rozwiązania AI, które pomagają nam tworzyć prezentacje i treści graficzne, materiały wideo, Synthesia, no właśnie, to jest też narzędzie, które na przykład no, pozwala wykorzystać głos i wideo, to właśnie nawiązuje trochę do tych deepfake'ów, ale na przykład to narzędzie pozwala nam, powiedzmy, że powiedziałabym teraz jakiś tekst, on by to przerobił na piosenkę. Wytworzyłby taką wersję śpiewającą jakiegoś tekstu. Także to na przykład mamy takie zastosowanie. No i to narzędzie właśnie działa na takiej zasadzie, tak jak ChatGPT jest narzędziem, które działa na zasadzie chat tekst to tekst, czyli tekst zamienia nam tekst. Midjourney picture to picture, to tutaj to akurat narzędzie działa na zasadzie tekst into video, czyli tak naprawdę przerabia nam tekst w jakieś nagranie, także tutaj mamy takie multimodalne rozwiązanie. Tak, tutaj możemy zmienić barwę głosu, intonację, no można też sporo czasu nad tym poświęcić, żeby się po prostu pobawić i zapoznać z tym narzędziem. Runway to też kolejne narzędzie do tego typu działań. Descript, Gemini to jest tutaj nowość od, może już nie taka nowość, ale narzędzie od Google'a, które jest również narzędziem multimodalnym, czyli pozwala nam na zmianę tekstu, grafikę, w tekst, w wideo, można tutaj naprawdę na szeroką skalę działać. Póki co chyba największy show skrada cały czas to narzędzie i to rozwiązanie właśnie od Google'a. Google DeepMind jest to instytucja, która zajmuje się właśnie tym rozwojem tego narzędzia. No i tu właśnie przykład tych deepfake'ów, o których mówiłam, że no jest to dosyć ryzykowne i niebezpieczne. Też bardzo, głównie to wszystko dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale poza taką sferą polityczną też ma to jest ogromny problem w branży takiej no, pornograficznej. Wielu aktorów jest, czy takich no, znanych osób powszechnie znanych, no gdzieś tam zostało tym dotkniętych i tutaj no wiele teraz spraw gdzieś tam z pogranicza właśnie etyki i prawa jest prowadzonych, ponieważ no jest to gdzieś, no jest to niebezpieczne po prostu i nie zostało to jeszcze gdzieś tam uregulowane. Są rozmowy również na poziomie Unii Europejskiej, aby wprowadzić taki wymóg, że każdy utwór wytworzony przez AI, czy to obraz, czy cokolwiek, aby miał tak zwany znak wodny, który informowałby o tym, że no to narzędzie powstało za pomocą sztucznej inteligencji. Czy to się wydarzy, czy kiedy? Myślę, że tak, ale kiedy, no to jeszcze tak naprawdę prace nad tym trwają. Tak, tutaj jeszcze też z prezydentem Obamą. Jest wideo, ale mamy jeszcze pół godzinki, także chciałabym przejść do tych kwestii prawnych związanych z tym, jak to się ma, jak te wszystkie narzędzia, innowacja i rozwój mają się do przepisów prawa. No właśnie, bo tutaj mamy taki styk trochę ochrony bezpieczeństwa z innowacyjnością i czy na pewno to wszystko działa na zasadzie bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, no niestety nie. Prawo gdzieś tam nas ogranicza, ale też no, mówi się, że prawo nie nadąża, że jest niedostosowane.
No, faktycznie nasz kodeks cywilny jest z 64 roku, dlatego jest trochę kwestii do aktualizacji i zmiany, ale nie jest tak źle. Możemy posiłkować się tym, co mamy, także zaraz sobie to omówimy. Pierwszą kwestią, o której chciałabym zacząć, to prawa autorskie. Co to są prawa autorskie? W skrócie, no, są to prawa, które przysługują twórcy danemu utworu, tak? Czyli na przykład ja tworząc, nie wiem, wykonując jakieś zdjęcie, pisząc tekst, tworząc, nie wiem, stronę internetową, projekt architektoniczny, jestem twórcą tego otóż utworu, w związku z czym przysługują mi prawa osobiste i majątkowe. Prawo osobiste to takie prawa stricte związane z twórcą dzieła, z prawem do bycia autorem, do zmiany tego dzieła, nie wiem, do tłumaczenia, przeróbki. No i prawa majątkowe to jest tak zwana więź ekonomiczna. No i to, co jest ważne, to polskie przepisy o prawach autorskich, ale też no, powszechnie w porządkach prawnych innych państw przyjmuje się, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego może być wyłącznie utwór stworzony przez człowieka. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystkie utwory, które tworzy nam sztuczna inteligencja, no, nie mogą być przedmiotem po pierwsze naszych praw, tak? Jak mi ChatGPT wygeneruje tekst i ja go opublikuję, to nie mogę nazwać się autorem. No, również program komputerowy nie może być autorem tego dzieła i właścicielem. No pytanie, czy kto w takim razie jest tym autorem? No, przyjmuje się, że autorem w takiej sytuacji nie zawsze, ale co do zasady jest twórca oprogramowania, czyli na przykład Google, tak, albo nasz OpenAI. Także no jest to dosyć ryzykowne, ponieważ publikując na przykład tekst na naszej stronie internetowej, możemy narazić się na ryzyko plagiatu, tego, że ktoś również opublikuje ten sam tekst. Więc generalnie te utwory wytworzone przez sztuczną inteligencję traktowane są tak jak na przykład jakieś fantazyjne, nie wiem, formy skalne, utwory, takie przykłady tutaj z wyroków sądowych, jak płatki śniegu. Jeżeli płatki śniegu stworzyłyby nam jakiś obraz, no to też tutaj nie ma właściciela, tylko tak naprawdę każdy mógłby, nie wiem, korzystać i publikować to zdjęcie. Ale no właśnie, co robić? Czy to zawsze będzie tak, że to twórca tego oprogramowania będzie autorem dzieła? Kiedyś, no właśnie, aby odpowiedzieć na to pytanie, możemy się sięgnąć do tego, co było kiedyś, co już kiedyś mieliśmy, z czym kiedyś mieliśmy problem w orzecznictwie i z czym sądy się tutaj zmagały. Jako że utworem dzieła może być tylko człowiek, no to zwierzę nie może być również właścicielem praw autorskich. I tutaj był taki dosyć znany case małpki, to jest makaka, przedstawiciel typu makaka, wykonała sobie zdjęcie selfie i zdjęcie to zostało opublikowane na stronie zoo, w którym ta małpka przebywała. No i tutaj pozew do sądu skierował pan właściciel aparatu, twierdząc, że on był właścicielem tego aparatu, więc tak naprawdę to jest jego utwór i on jest tutaj właścicielem tego dzieła. No, ZOO twierdziło, że no ale zaraz to nie pan wykonał to dzieło, że tutaj migawka została wciśnięta przez małpkę. No i co rozstrzygnął sąd? Sąd uznał, że właścicielem tego zdjęcia jest tak naprawdę ten pan fotograf, ponieważ no, przybył on do tego zoo z zamiarem tam był cały jakiś tam stan faktyczny, ale generalnie chodziło o to, że to jakby on jakby wręczył tej małpce ten aparat, wszystko tam ustawił, a małpka wykonała jedynie czynność techniczną, jaką było naciśnięcie guziczka migawki w aparacie.
I na tej zasadzie obecnie teraz sądy przyjmują, że my na przykład jako osoby, które wpisujemy coś w czat GPT, również jesteśmy osobami, które wykonują jedynie czynność techniczną. Wprowadzamy dane, no a cała robota wykonywana jest przez AI. Także jest to dosyć, no dosyć ryzykowne, tak? Gdybyśmy, nie wiem, generowali jakieś grafiki, które chcielibyśmy później sprzedać, wykorzystać w kampanii reklamowej, nasza konkurencja mogłaby również je wykorzystać, przerobić je, przeredagować. Także na ten moment to jeszcze nie jest tak stricte prawnie uregulowane, ale co robić? Co zrobić, żeby temu zapobiec? Rada jest taka, aby nie kopiować po prostu czegoś stricte z, nie wiem, jakiejś grafiki czy tekstu z tego, co nam ta sztuczna inteligencja wyprodukuje, ale nadać jakiś swój sznyt, jakoś tam to przeredagować, dodać coś od siebie, dodać jakiś twórczy wkład, który sprawi, że to dzieło będzie jakoś tam opatrzone naszą kreatywnością. To tak trochę jak z Photoshopem. Sądy też przyjmują, że jeżeli mamy jakieś zdjęcie i trochę je przerobimy w Photoshopie, no to przecież ten Photoshop nie staje się autorem tego dzieła, tylko on tam technicznie coś nam poprawia, udoskonala, zmienia, ale to my tutaj no, decydujemy, więc to jest bardzo istotne. I to, co jest ważne, co pewnie często tego nie robimy, ale ważne jest to, abyśmy czytali regulaminy tych narzędzi, ponieważ na przykład regulamin OpenAI, czyli właściciela ChatGPT oraz Midjourney, mówi nam o tym, że to narzędzie, że tutaj właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, za jakieś plagiaty, tak, że on po prostu uczy się na podstawie wprowadzanych danych, ale takiej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia nie ponosi, jak również no, nie przyznaje praw autorskich osobom korzystających z tych dzieł. Więc tutaj no, trzeba mieć to na uwadze, ponieważ no, nie mając praw do danego dzieła, tak naprawdę nie możemy zabronić innym osobom korzystania z niego. I w tych regulaminach też jest właśnie mowa o tym, że oni nie biorą odpowiedzialności ani za błędy, nie dają gwarancji, że te wszystkie informacje są poprawne, więc też trzeba tego używać no tak z głową. Jeden też z takich znanych przykładów, na przykład jeżeli zapytamy ChatGPT, aby nam zacytował ostatni akapit lalki Bolesława Prusa, to on faktycznie zamieszcza cytat z tej książki, jednak to nie jest ostatni akapit. To jest jakiś tam tekst ze środka od książki i to jest bardzo ryzykowne, ponieważ dostajemy tak naprawdę merytorycznie poprawny tekst, tak, tam gramatyka, semantyka, wszystko się zgadza, no ale nie jest to ostatni akapit, nie? Także uczulam, żebyśmy zawsze gdzieś tam jednak to wszystko weryfikowali i sprawdzali. ChatGPT też generalnie sobie lepiej radzi w wersji angielskiej niż w polskiej. Ale na przykład przy tłumaczeniach zdarzają się też błędy i też dobrze sobie to tam wszystko potem sprawdzić, aby no nie było takiego tłumaczenia na zasadzie kalki językowej. Aha, tutaj jeszcze tak, czyli tu o tym człowieku. No i właśnie, zawsze sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, jeżeli chcemy się rozstrzygnąć to, czy mamy do czynienia z utworem, to czy jest on wynikiem twórczej działalności, czy tam faktycznie jest jakiś kreatywny wkład, czy ma indywidualny charakter, czy to nie jest plagiat. Też temat na osobny wykład, plagiat, a inspiracja, tak? Czym tak naprawdę to się różni, ponieważ no, sam utwór inspirowany no, powstaje w wyniku inspiracji, jakiegoś tam impulsu wywołanego utworem innego autora, no a plagiat po prostu jest kopią, tak już mówiąc wprost, więc tu też trzeba sobie na to odpowiedzieć. No i czy ten utwór został ustalony, czy można jakoś go odebrać, no to chodzi o to, że sam pomysł nie może być, to co jest w naszej głowie, jakiś pomysł nie może być
nie jest przedmiotem praw autorskich, dopiero musimy coś uzewnętrznić. No i to, co też jest ważne przy korzystaniu z narzędzi sztucznej inteligencji, to tak już trochę tutaj do brzegu, ale tajemnica przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, aby anonimizować dane, aby jeżeli chcemy, nie wiem, wygenerować jakąś umowę, wprowadzić jakiś tekst, nie wiem, jakieś prezentacje, żeby aby nam stworzył, czy jakiś dokument, to żeby anonimizować te dane firmy, czy też nasze prywatne, no bo tak jak wiemy, chat GPT, czy tam te inne narzędzia sztucznej inteligencji uczą się na podstawie wprowadzanych do nich danych, więc wszelkie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, to znaczy nie są powszechnie znane, musimy dbać o to, aby zachować poufność i nie wprowadzać ich do narzędzi sztucznej inteligencji, tak samo jak dane osobowe, tak, jakieś tam numery PESEL, adresy, wszystko po prostu zamazujmy lub po prostu wpisujmy, nie wiem, jakieś wymyślone, bo to wszystko potem zostaje w tej bazie danych. Też w przypadku, jeżeli Państwo gdzieś pracują na umowach o pracę, no to lub zatrudniają pracowników, no to pamiętajmy, że naruszenie tego obowiązku też stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z kodeksu pracy, obowiązku pracowniczego, więc też może narazić pracownika na odpowiedzialność, a pracodawcy no, na jakieś szkody, jeżeli te tajemnice przedsiębiorstwa czy jakieś tam poufne informacje zostaną ujawnione. Wiele firm posiada też swoje własne systemy. Już teraz nie pamiętam nazwy, ale ostatnio właśnie znajoma mi mówiła, że u siebie mają swój jakby taki chat GPT i swoje narzędzia i wręcz pracodawca wymaga, aby korzystali jak najczęściej z tych narzędzi, no aby karmić, aby udoskonalać, aby dostarczyć jak najwięcej wiedzy temu narzędziu. No to w takiej sytuacji no, nie trzeba anonimizować danych, wręcz zawieranie ich jest wskazane, ale no, w innych sytuacjach korzystamy z tych, no, nazwijmy to, publicznych narzędzi, no to miejmy to na uwadze. I tutaj tak, jeżeli chodzi o te ryzyka dla przedsiębiorstwa, no to właśnie nieodwracalne wprowadzenie danych do systemu, więc anonimizujmy te dane. Na przykład jakbyśmy, nie wiem, chcieli, aby chat GPT nam ustalił cenę jakiegoś produktu, no to nie wpisujmy, nie wiem, ceny naszego nabycia, tak, i oficjalnie jakieś tam marży, bo to też gdzieś tam zostanie, tylko gdzieś tam to anonimizujmy. No brak gwarancji dotyczące praw autorskich, więc przerabiajmy, nadajmy własny kreatywny sznyt otrzymywanym produktom. No i takie ryzyko, że tutaj mamy brak tego unikalnego charakteru rozwiązań. Niektóre firmy wręcz chwalą się tym, że korzystają z AI. Mogą sobie Państwo zobaczyć kampania firma Half Price z odzieżą i tam z jakimiś dodatkami do domu. Wyproduktowali całą kampanię marketingową, reklamową, bodajże ona była na święta, gdzie właśnie wykorzystano sztuczną inteligencję. Rekomendacje, no to właśnie, aby się zapoznać z tym regulaminem, z polityką korzystania z narzędzi, no to ryzyko dotyczące utworu, no i też coraz częściej w umowach właśnie o pracę, umowach o współpracę, w jakichś zleceniach, umowach o dzieło, warto zamieszczać postanowienia dotyczące w ogóle możliwości korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji, zasad korzystania, jeżeli jest dozwolone, tak aby gdzieś tam te konsekwencje i ryzyko było pod kontrolą. I to, co jeszcze bym rekomendowała, to właśnie stworzenie jakichś takich wewnętrznych procedur w przedsiębiorstwie, wylistowanie jakichś narzędzi zabronionych albo z takich, których firma może korzystać, no i też przeszkolenie pracowników, jeżeli Państwo tutaj akurat no są osobami, które zatrudniają pracowników, no to warto ich uczulić, bo to jest bardzo ważne właśnie w tym świecie e-commerce przy kampaniach reklamowych, przy tworzeniu tych tekstów, grafik, jakichś postów, no aby nie zostać po prostu oskarżonym o kopiowanie jakichś projektów czy sposobów, nie wiem, realizacji jakichś tam kampanii reklamowych.
Dalej, tak jeszcze wracając do tego e-commerce'u, to jakie obowiązki ciążą na takie prawne, na przedsiębiorcy, na osobie, która taką działalność internetową prowadzi? No, mamy coś takiego jak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ona jest tak dosyć ciężko napisana i nawet prawnikom brakuje cierpliwości, aby doczytać te wszystkie definicje i zasady. Ale pamiętajmy, że taka sprzedaż, że działając online tak naprawdę świadczymy usługi drogą elektroniczną. I co to właściwie znaczy? Przepraszam. Usługa elektroniczna jest usługą zautomatyzowaną. Oznacza to, że jakby no, dzieje się sama, wykonuje ją jakiś tam system informatyczny. Nie mamy konieczności obsługi ręcznej. Po prostu na przykład nasz klient tak dodaje coś do koszyka, kupuje i w ten sposób no, nabywa usługę drogą elektroniczną. Świadczenie usługi elektronicznej zawsze odbywa się na odległość, czyli użytkownik, no, powiedzmy, siedzi, nie wiem, przed swoim komputerem w domu, nie jest w sklepie, w siedzibie firmy, tylko nabywa jakiś produkt na odległość. I taka trzecia zasada jest taka, że taka usługa jest zawsze świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy, czyli to ten usługobiorca no, inicjuje to skorzystanie z tej usługi, tak? Czyli mamy automatyzacja, odległość, indywidualne żądanie usługobiorcy. No i też czwarta zasada, że takie świadczenie takiej usługi odbywa się przez sieć telekomunikacyjną, tak, czyli po prostu przez internet. No i co tak naprawdę może być świadczeniem usługą świadczoną drogą elektroniczną? No na przykład obsługa newsletteru i jakieś takie narzędzia związane z zarządzaniem pracą, zespołem, księgowość, fakturowanie online, tak, te wszystkie systemy takie jak e-firma, infak, fakturownia, no to też jest nabywanie i świadczenie usług drogą elektroniczną, usługi hostingu, mail, skrzynki elektronicznej mailowej, jakieś portale społecznościowe, rezerwacje przez Booking, to wszystko tak naprawdę to są usługi, które są świadczone drogą elektroniczną. No i na każdym podmiocie, który świadczy takie usługi, ciąży obowiązek posiadania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. I tutaj taki krótki cytat, fragment z ustawy, który wskazuje nam, co taki regulamin w szczególności powinien zawierać. Ustawa mówi, że w szczególności, czyli jest to takie przykładowe wyliczenie, które umożliwia nam na zawarcie również innych postanowień, no ale między innymi jakby to są obligatoryjne elementy, ale możemy zawrzeć też coś więcej. No i na przykład jako osoba posiadająca stronę internetową, co możemy oferować jako usługi elektroniczne. Wspomniany już wcześniej newsletter, sklep internetowy, kursy online, sama możliwość rejestracji użytkownika w serwisie, formularz kontaktowy, możliwość zamieszczenia opinii, komentarza. To też jest usługa świadczona drogą elektroniczną. I to, co jest ważne, to, aby właśnie taki regulamin posiadać, bo brak takiego regulaminu jest zagrożony karą chyba do 10% obrotów przedsiębiorcy w skali roku. Ale często problemem w świecie e-commerce nie jest brak posiadania takiego regulaminu, ale posiadanie błędnego regulaminu, ponieważ no, na potęgę takie regulaminy często się kopiuje. I po prostu widzimy, że okej, tutaj konkurencja ma fajny sklep, też sprzedają dany produkt, no to ja sobie tutaj skopiuję od nich regulamin. Ale tak, po pierwsze, no właśnie, takie kopiowanie może odbywać się albo bez zgody, czyli po prostu sobie bierzemy ze strony konkurencji, no bo często ludzie myślą, że to są jakieś tam zwykłe szablony, które niczym się nie różnią i zawierają prawniczy bełkot i
i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ja to napiszę od nowa, czy nie. Albo możemy też kopiować za zgodą, czyli po prostu na przykład, nie wiem, nasz kolega wykupi sobie pakiet dokumentów i mówi, a dam ci, podzielę się z tobą tym, co kupiłem. Więc tak, ale tutaj tak naprawdę może być to bardzo ryzykowne, bo po pierwsze kopiując bez zgody, no narażamy się tak naprawdę na, no na to, że no, ten nasz regulamin będzie niedostosowany, narażamy się na kary ze strony organów, ale też na ryzyko, na zarzut ze strony tego naszego konkurenta, więc cały ten stres, jakiś tam spór PR w przedsiębiorcy czy negocjacje, które w wyniku sporu będą się odbywać, mogą znacznie przewyższyć nam potem koszt zakupu takiego dostosowanego regulaminu. No a tak naprawdę dostając nawet coś od kolegi, no to narażamy się na naruszenie praw autorskich osoby, która sporządziła ten regulamin dla tego naszego kolegi. I to również może być dosyć kosztowne. No, niedostosowanie treści. Często tutaj no, takie firmy, które posiadają strony internetowe jako tak zwane wizytówki, że tam są tylko takie ogólne informacje, kopiują regulaminy ze stron, które są sklepami internetowymi, więc te treści są w ogóle często niedostosowane, bo te dwa światy sprzedażowe mają zupełnie inne polityki prywatności, faktury, płatności no i te regulaminy są po prostu nieadekwatne, niedostosowane. No i też tak naprawdę częstym błędem jest posiadanie niepełnych informacji. Często przedsiębiorcy mówią, że chcieli coś tam skrócić, bo dokument był nieczytelny, bo to i tak tam wszystko jest napisane. No ale nie do końca tak jest, bo też ten regulamin związany jest, wynika z przepisów RODO. I tak naprawdę RODO nakłada na nas duże też obowiązki. Tutaj mamy ten przepis, że regulamin w szczególności określa, ale też rozporządzenie o ochronie danych osobowych mówi nam o tym, co musi być, więc też nie powinniśmy kierować się długością, bo czasem dłuższy tekst może okazać się bardziej odpowiedni. No i też często takim błędem jest zamieszczanie treści nieaktualnych. Często przedsiębiorcy wrzucają na stronę jeden dokument, on tam wisi, a potem okazuje się, że są jakieś nowe narzędzia, nowe podmioty, z którymi współpracuje. Albo bardzo często też mamy nieuzupełnione szablony, na przykład regulaminy, gdzie tam zamiast wpisanego maila czy numeru NIP są po prostu kropeczki, bo to jest właśnie taki wynik takiego kopiowania tych regulaminów, więc to jest bardzo, bardzo ważne, aby zadbać o tą podstawę, tworząc sklep internetowy czy jakąkolwiek platformę online. Polityka prywatności to również taki dokument, który musi się znajdować na stronie tam. Jeszcze mamy kwestię plików cookies, to też osobny temat, ale to wszystko musi być, to są dokumenty, które no, są obowiązkowe i wymagane. Oczywiście to nie jest też tak, że jak ich nie będziemy mieć, to następnego dnia będziemy mieli kontrolę, ale dla zminimalizowania ryzyka, jakiegoś tam zarzutu ze strony konkurencji czy naszych konsumentów, którzy są bardzo chronieni przez prawo, lepiej się zabezpieczyć i taką politykę prywatności mieć. Ona jest konieczna w przypadku, jeżeli dysponujemy takimi narzędziami jak formularz kontaktowy, możliwość dawania komentarzy pod wpisami. No, w każdym wypadku, gdy gromadzimy i przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe, wtedy taką politykę musimy posiadać. I to, co jeszcze jest ważne, o czym chciałam powiedzieć, to publikowanie opinii klientów, bo tak naprawdę bardzo dużym problemem było i nadal jest publikowanie fałszywych opinii. I w 2017 roku UOKiK zrobił taki raport, z którego wynikało, że 93% w ogóle społeczeństwa kupuje online, a ponad 90% kieruje się opiniami dotyczącymi sprzedawcy lub produktów. No i często były takie niefajne, nie fair praktyki dotyczące kupowania linków, followersów, opinii. No i w oczach konsumentów wywoływały one fałszywy obraz.
Dlatego od 1 stycznia 2023 roku weszła tak zwana dyrektywa Omnibus, o której tutaj też można mówić i mówić, ale no już niestety nie zdążymy, ale to, co do tego e-commerce ma, z Omnibusa na pewno Państwo o tym słyszeli, bo z niego, z tej dyrektywy wynika między innymi, co uważam jest bardzo fajne, obowiązek publikowania tej ceny najniższej sprzed 30 dni. Bo no, często na tych wszystkich promocjach typu Black Friday okazywało się, że sweter kosztuje 99 zł, a tak naprawdę 30 dni wcześniej kosztował 59 zł, nie? Więc żadna promocja. Ale Omnibus mówi nam również o opiniach klientów. Jeżeli Państwo by chcieli publikować opinie swoich klientów na stronie internetowej, no to mamy taki wymóg. Dyrektywa Omnibus, generalnie to są przepisy Unii Europejskiej, które musiały zostać wdrożone no, między innymi do porządku prawnego w Polsce, ale mamy taki wymóg, aby weryfikować te opinie. Czyli musimy przed publikacją opinii zweryfikować, najlepiej w ogóle na stronie zamieścić regulamin weryfikacji opinii lub w regulaminie sklepu internetowego na przykład zamieścić, nawet nie robić osobnego dokumentu, ale jeden paragraf zamieścić, który będzie o tym informował, w jaki sposób my te opinie weryfikujemy. Czyli tak, musimy napisać po pierwsze, że weryfikujemy, a po drugie, na jakiej zasadzie, jakim kluczem się kierujemy, czy publikujemy wszystkie opinie, bo nie możemy po prostu napisać, że tak, tam firma X weryfikuje opinie. Musimy napisać, jakie działania są podjęte. I na przykład, że możemy wskazać, że stosujemy środki techniczne, takie jak kontrola adresu IP, weryfikacja maila, tak, czy opinia została dodana faktycznie przez osobę, która dany produkt jakiś kupiła, skorzystała z usługi. Powinniśmy też w takim regulaminie czy zapisie wskazać jakieś jasne zasady, które obowiązują, tak, że na przykład zakazuje się publikowania nieuczciwych opinii, opinii sponsorowanych bez ujawniania tego faktu, że zabrania się wykorzystywania narzędzi automatycznych do generowania opinii, a także, że poinformować, że posiadamy jakieś tam środki i skargi, które mogą no, zostać złożone, jeżeli ktoś poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danej opinii. No i tak naprawdę publikowanie opinii bez weryfikacji też jest zagrożone karą. UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę również do 10% obrotów w skali roku. Checklista, co robić korzystając z AI i będąc w świecie e-commerce. Po pierwsze sprawdzajmy, czy nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych, aby na tej podstawie ustalić, jakie dokumenty muszą się znaleźć na naszej stronie internetowej, czy te wszystkie RODowskie przepisy dotyczące świadczenia usług elektronicznych mają zastosowanie. Jeżeli wykorzystujemy AI, no to anonimizujmy dane, weryfikujmy, modyfikujmy, tak aby też no, nie okazało się, że mamy opis jakiegoś produktu na stronie, a inna firma ma taki sam, posiada taki sam opis. No dbajmy o nieprzekazywanie takich informacji poufnych, o prawa autorskie, no i dostosujmy i należycie udostępniajmy dokumentację na naszej stronie internetowej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Teraz powinni Państwo mnie widzieć. Pytania, czy jakieś wątpliwości, czy wszystko jest tutaj zrozumiałe, czy coś Państwo chcieliby jeszcze doprecyzować, to teraz jest ten moment. Albo jakieś uwagi, to też wszystko przyjmę. Rozumiem, że brak. Mogą też Państwo napisać coś na czacie, ja sprawdzę, czy tu się pojawiały jakieś pytania. No, mieliśmy godzinkę, więc tak się staram w pigułce to wszystko przekazać, ale temat jak rzeka, także w razie co zapraszam do kontaktu. Jeżeli Państwo chcieliby dopytać o jakieś tutaj prawne aspekty związane z dzisiejszym webinarem albo o nasze studia podyplomowe, które już tuż będą ruszać i zapisy cały czas się odbywają. No, dodam, że wśród kadry są sami praktycy,
Także na pewno będzie nacisk na takie praktyczne wykorzystywanie. Oczywiście również z teorią, bo bez tego ani rusz, ale studia będą miały taki aspekt bardziej też, myślę, że biznesowy i po prostu dający Państwu narzędzia do działania w biznesie. No dobra, czy pytań brak, czy coś tutaj może? Chyba nie. No dobrze, to ja w takim razie dziękuję bardzo za obecność. Mam nadzieję, że coś tutaj udało się wyciągnąć dla Państwa interesującego, co Państwu gdzieś tam rozświetli i ułatwi drogę. Mówię, jeżeli będą jakieś pytania związane może z Państwa jakąś działalnością, którą Państwo prowadzicie lub chcą prowadzić, to ja zawsze zapraszam do kontaktu i chętnie porozmawiam. Dziękuję bardzo i do widzenia.